witam ponownie. Trochę czasu minęło, więc zaczynamy. Trochę podziałałem poza nagraniem, żeby was nie nudzić, więc zbudowałem taki wraz z jednym z królów, zaatakowaliśmy. Żeby nie było, no widzicie, jak to fajnie wygląda. Zaatakowaliśmy całą hordą. Próbujemy po prostu przejąć ten skrawek ziemi pod swój teren, żeby zobaczyć, czy nam się to uda. Po prostu cały czas teraz dosyłam, przełączam, tak. Próbujemy wygrać tą walkę. Tu mamy to i teraz tutaj. Cały czas wysyłam ludzi. Cały czas wysyłam konny. Cały czas wysyłam konną, żeby po prostu będziemy już atakować. Chcę tego zniszczyć jak najszybciej. Więc cały czas nie przestaję wysyłać koni. Żeby jego najszybciej zniszczyć. Wiecie, o co chodzi, nie? Szybki najazd. Szybka śmierć. Musimy go zniszczyć szybko, bo jeśli tego nie zrobię teraz, no to będzie po nas. Koleś jest na tyle mocny, że wiecie, nie miałbym szans żadnych w walce z nim, więc no, ma to około dość spore szanse. Ja myślę, że powinienem coś na to poradzić. Ja, kurde, on tutaj coś tutaj nie za bardzo jest pewny siebie. 38, tutaj 30. Tak, tu mam 44 koni. 44 konne. Staram się jak najszybciej to zniwelować jego siłę. Próbuję mu szybko wybić ludzi. Cały czas się musimy ruszać. Zapomnijmy o tym, że się nie ruszamy się, to giniemy szybko, więc musimy. Balista ustawiona na pozycji. Zrobię tak, podpalimy mu. Może to coś zadziała. Podpalenie może coś zadziałać, jak myślicie? Powinno coś zadziałać. Jeśli mu podpalimy, to powinno coś zadziałać. I jeszcze raz teraz tak samo. Szybka sprzedaż. Kurde, co jest grane? Ludzie mi uciekają? Nasze zapasy złota stale. Aha, dobra, spoko. Już wiem czemu. Przegiałem trochę z podatkami. Potrzeba nam nowych. No cóż, tak czasami trzeba. Przegiąć z podatkami. Jest zapełniona, mój panie. Tutaj teraz mamy spokój, bo możemy spokojnie sobie go atakować. W mniejszym stopniu mamy już zapewnione, że no niestety to nam trochę nie poszło, bo straciliśmy trochę taką małą garstkę ludzi. Ale za to mamy teraz tutaj porządek. Mi tu też konie padają, jakby nie było, cały czas też tu pada wszystko. Zbrojnia jest zapełniona. Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Zapomniałem, co to jest jednak. Trzeba cały czas kontrolować. I musimy to mieć pod nadzorem. Bo inaczej wszystko nam stanie. Dlatego byśmy nie chcieli. To się trochę odbudował. I hej, ja podpalam jeszcze raz. Niestety, czemu mam i cały czas agresję, więc nie rozumiem, czemu tej agresji cały czas nie mam. Musimy mieć. Ja chcę podpalić to. Naciągnąć przeciwwagę. Ja muszę to szybko podpalić. Póki on ma pieniądze, wbijemy mu na zameczek i wytłukę go. Chcę go wytłuc, żeby sobie nie odbudował wszystkiego, rozumiecie? Jak najszybciej go wytłukę. Jak
co odbuduje wszystko, to będzie po mnie. Balista ustawiona na pozycji. Ty balista moja nie to sięgnie. Ale tu już sięgnie. Co, co on zrobił? Podpalił mi, nie? No co za ham jeden. Ham śmierdzący podpalił. Musiał. Bo innego wyjścia nie miał, nie? Chwalebny dzień. Powinienem rządzić całością. No cóż, to tu jest mały krok na ludzkości. Ma wielki krok dla nas. Więc piąta minuta będę staram się. Chociaż mogłem wam pokazać całość. Ale to byście się bardzo zanudzili. Nie było sensu pokazywać takiego nudnego grania. No pewnie niektórzy tak powiedzą. Tak większość osób nie ogląda do końca tych odcinków, więc. No cóż, czasami ta gra potrzebuje mieć, że tak powiem. Naciągnąć przeciwwagę. Naciągnąć przeciwwagę. O, sklep mu zniszczymy. No, tutaj konne. Wyjdziemy konną, co tu mamy? Opa. Myślę, że tam rady. O kurde. Maulai sobie przysłał. No to dla nas się skończy bardzo źle. Ale widzicie co się dzieje? Płonie. Płonie faszysta jeden. No, tutaj mają panowie trochę rozbudowane. Ale my się nie poddajemy. Naciągnąć przeciwwagę. Musimy już w końcu kogo któregoś zabić. Co nie? My się nie poddajemy. Jeszcze raz ekipę zwołujemy i wysłamy jeszcze raz tu na miejsce. Jest elegancko, teraz wszystko płonie, a my tylko wejdziemy sobie spokojnie asesynami, jak już przyjdą na miejsce i zaczniemy atakować kolejne siedziby, kolejnych władców. Im więcej, tym lepiej dla nas, bo mamy więcej kasy mamy z tego, co nie. Znaczy 500 mamy za jednego władcę. Mogli to trochę zwiększyć. No cóż, ale tu już komputer ma tak ustawiony, więc nic nie będę w to ingerował. Jak komputer sobie ustawił. Ciekany. Balista ustawiona na pozycji. Naciągnąć przeciwwagę. Ale ja muszę sobie podesłać sobie tych moich. Potrzeba nam wrócić, ser. Kasiorki mam? 30. Nie masz wystarczająco na siłę, pusto szeje. No i widzicie, jeśli mamy za dużo mąki, czyli 3. Mamy teraz 4 na 122, więc musimy sobie dołożyć jeszcze jedną i tak, póki nie osiągnie nasza populacja jakiegoś tam stopnia hardkorowego, w którym będziemy musieli już jednak, zadziałać. Tu się akurat postaramy przy tym już zaatakować. Może moi mulaje się, mój ninja wdadzą się w bójkę z tymi, z twardymi. Powinniśmy to ogarnąć w wszelkim typie. Nie, tu się nie przejmujmy, że atakują konie, bo konie sobie odtrykną. Najważniejsze jest do zabicia król. Jeśli zabijamy ten, przejmiemy ten odcinek, ten kawałeczek. No i super. 500. Super, czyli ta strona już jest nasza, przejęta. Także teraz twój kolega może się spokojnie odbudowywać. Brawo, dzielny sojuszniku, brawo! No więc jedna część już jest nasza.
Zapiszemy sobie. Zapisujemy. 20. Dobra robota, mój lordzie. Nasza królewska mość jest pod wrażeniem twoich osiągnięć. I to w takim widzicie, no. Dość małym osiągnięciem dla mnie, ale jednak. Trochę mi pomogli moi sojusznicy. Wiadomość od króla Filipa. Zwycięstwie. Mam jednego, ale musimy jeszcze mieć zdobyć trzech zabić, trzech albo czterech. Nie masz wystarczającej. Tu nam teraz pomogą bardzo. Oni. Nie masz bardzo wystarczającej ilości. Trzeba coś zbudować? Wiemy. Od razu agresję i wysłamy ich tutaj. Nie będziemy atakować tak jak komputer. Po prostu zbierzemy tu dużą liczbę wojsk i zaatakujemy czarnego. Jadąc na czarnego, zmierzczymy sobie fiolet. Z fioleta przejdziemy na tego. Tego już tak w miarę atakujemy, więc musimy cały czas tylko podpalać. Tutaj musimy mieć cały czas agresję na wysokim poziomie. No to ważne, żeby jeśli chcecie kogoś pokonać, no to musicie dużo i sprawnie działać. Tak jest. I pomożemy sobie twardymi. Tego konna. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. No i jedna balista chyba. I jedna to się załapie. No, a król już. Drugi król pomaga. Wyślemy mu tak. Przestanie płakać o surowce. 60-25 mu damy. No. Chyba nie za bardzo oni chcą nawet walczyć z moją konną. Jak widzicie, szybko wymierają od moich strzał. Jazda konna powoduje. Kurde, to oni idą w ich tempie. Musimy mieć ich tu szybko. Oni sobie nie dobiegną. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Przecież nie chciałem pomocy tamtego. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tutaj sprzedajemy sobie nie tam. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Łuki. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Już nam łuki nie będą potrzebne, więc sprzedajemy. Dla nas teraz ważniejsza jest obrona. Potrzeba nam nowych rekrutów. Im więcej koni, im większa konna. Wiadomość od Lwiego Serca. Maszeruje! Damy mu cofnij rozkaz. Czarny będzie emir, będzie trudnym przeciwnikiem, on buduje, zawsze jest przód, ma załadowanymi tymi, więc tutaj jest ważne, tutaj jest w tym, żeby tego pokonać, emira, jest tak jak w każdej sytuacji pokonać, wejść dużą potęgą, więc jeśli mamy nawet nasze buduje listy, oblężniczy. To jest bardzo ważne, nasze listy są ważne. Buduje sprzęt oblężniczy. Na tym terenie, bo tu możemy po prostu wszystko uzyskać dzięki tym naszym balistom. Mają duży zasięg. Potrzeba złota. I szybko jesteśmy w stanie pokonać wroga. Jedynym minusem to są nas ograniczają tylko koszty kasa. No kasa, no pieniądze, no. Tak w realnym świecie, tak tutaj wszystko chodzi, teraz, tu chodzi wszystko teraz o kasę. Im więcej kasy zbijamy, ilości towarów. Tym więcej mamy nie możliwości. Ilości towarów. Wasza łaskawość. Zawsze chodzi o pieniądze. I tu chodzi nie o pieniądze. Wystarczającej ilości towarów.
wasza łaskawość? Twoja popularność spada. Mnóstwo pewnie se spada. Buduję sprzęt oblężniczy. My sobie poczekamy, go wytłuczę. Podjedziemy tylko delikatnie do przodu. Zrobimy jakąś osłonę naszą. Tak może być. Podsuniemy nasze balisty tutaj na tą odległość. Moja popularność rośnie. Mamy taką osłonę obrony. Podjedziemy od tej strony. Możemy tak pomału zaatakować. Nie wiem w tym momencie, co tu się będzie działo. No bo wiecie, no. Jednak to jest krwawa jatka 3 w naszym wykonaniu. Nie atakowałem aż tak potężnego wroga taką taką siłą. Bo jednak mam tych koni trochę za mało, żeby atakować potężnego wroga taką liczbą wojska. Emir jest dość silnym przeciwnikiem. Ale to jest jednak komputer, więc komputer jak komputer, można go szybko wykorzystać, po prostu atakując jego własną bronią, sam sobie podpala wszystko. Myślę, że nie uzyska tego w szybkim tempie. Nie odbuduje się też w szybkim tempie, więc naciągnąć przeciwwagę. Po prostu też stać i będziemy jak słup soli. Tu nam trochę szwankuje obrona nasza. On też atakuje, więc niestety nasze konie zostały zmiażdżone. Nasza konna. I Dema też atak. No i nasze balisty zostały zmiażdżone. Za to też do góry mamy naszych. Aha. No i nasza konna została zmiażdżona. Widzicie? To jest potęga jego. Przy tej potędze nie bylibyśmy się w stanie nam to obronić. Co mamy zbudować? A to będzie nam bardzo potrzebne do obrony, więc jak najszybszym tempie musimy odbudować naszą armię. Twoja popularność rośnie. Tak jest, szefie. Nasza armia musi być odbudowana. Balista ustawiona na pozycji. Więc tutaj niestety na tym polu przegraliśmy, tę sromotną klęskę ponieśliśmy. Tutaj on jeszcze trochę walczy, tu jest o tyle dobrze, że to ma zniszczone wszystko. Cały czas rozwala, więc będziemy w stanie od tej strony też go zaatakować. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Chyba, że sobie jeszcze pomoże w jakimś stopniu. Co to też może być jakąś dobrą stroną dla nas. Bierzemy teraz konną jazdę, konną łuczniczą. No i lecimy tutaj na tą stronę. Przy dobrych wiatrach powoli nasi przymierzeńcy zdążą dojechać. Nasi asasyni. Nasi po prostu wybiją wszystkich mulaj przy dobrych wiatrach. No niestety tutaj też sojusznik nie atakuje. Temu damy anuluj, nie chcesz. Daj rozkaz na czarnego. Od króla Filipa. To staje się nudne, proszę. Przestań mnie zachodzić z tymi idiotycznymi prośbami. No niestety, no i na tym polu przegraliśmy Kretesem. Przeszli przez nas jak przez Cito. Nie wiem jaką tu armię ma. Idiotycznymi prośbami. To w ogóle bełka. Ale na tym polu przegraliśmy. Pal to. Jeśli to na nas wleci, to jest po nas. To jest jednak dużo potężna siła. Obawiam się, że to może nam zniszczyć w bardzo szybkim tempie. A więc chyba nie damy rady powstrzymać tego. Buduję sprzęt oblężniczy.
Kurde, nie damy rady powstrzymać. Buduję sprzęt oblężniczy. No, nic nie zdziała nawet. Od króla Filipa. Zaczyna nam brakować towarów. Żądamy, byś wysłał nam na kluca. Chyba ktoś przegra. Są zbyt szczupłe, sir. Ja pierdół, kasa mi się skończyła. Widzieliście to? Widzieliście to? W takim momencie kasa mi się skończyła. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Jest nie do pomyślenia. Wiadomość od króla Filipa. Chwalebny dzień. Ja nie mamy szans. Nie rządzić całością tego wspaniałego kraju. Nie ma opcji. Twoja popularność narzędzia. No a tak. Agresja. Atakuj. Durna balistą, głupia. Buduję sprzęt oblężniczy. Głupia balistą, atakuj. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Musimy to przeżyć. Sprzęt oblężniczy. Mamy za małe środki. Nasze wojsko jest zbyt słabe, żeby cokolwiek z tym poradzić. Jeśli to wejdzie mu na zamek, to jest po nim. Momentalnie zginie, dlatego po prostu ten przeciwnik jest taki groźny. Sami widzieliście. Teraz w krótkim czasie ma tyle kasy już osiągnął. On cały czas tworzy swoje wojsko, widzicie co on robi. To jest poważna siła. Nie daję rady nawet powstrzymać go przed takim czymś. Widzicie, patrzcie, nie wiem ile tu jest osób. Tu jest kilka tysięcy wojowników. Nie, no teraz przesadziłem, kilka tysięcy. Gdzieś koło 200 może tu jest. 200 w tym całym. W tym całym rejonie. Też niestety, no przypadkiem podpaliłem też mojego. Ale jeśli oni się nie wrócą stąd, to dam radę tą stroną po prostu wybić wszystkich. Jeśli oni nic nie zrobią, jeśli nie zaatakują mu na ten. Ja teraz postaram się twoja popularność go uratować, ale chyba raczej mi się nie uda. Bo jeśli zaatakuje na mnie, to jest po mnie. Ja po prostu zdążę tylko sobie zebrać do obrony. Potrzeba nam nowych rekrutów. 24. Tak jest. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tutaj 24. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tu. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tak jest. Potrzeba nam broni. To musi się zgadzać. Kasiorka musi. Nie ma innego wyjścia. Nie masz wystarczającego. Widzieliście więc ciekawy odcineczek. Myślę, że jak najwięcej będę próbował tych odcinków robić. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Trochę w formie chyba spadłem poprzez długi czas też. Więc zbieramy kasy teraz. Jak nam idzie? Drodzy Państwo, nie wiem ile ich tu jest, tych wojowników tutaj nawet. Jak myślicie, ilu tu siedzi? Ale co tutaj się dzieje? Nie, no kolejni lecą. Czy wy to widzicie? Drodzy Państwo, czy wy to widzicie? Staramy się go odkonić, żeby on nie atakował mnie. No i będzie ciężko. No to chyba z 200 jest spokojnie wojowników, jak nie więcej. Jakoś nie wiem, komputer nigdy nie ma limitów, tak jak my mamy. Zobaczyliście to? Komputer nie ma żadnych limitów. My mamy największe limity w grze, na przykład co do budowania wojska, albo co do budowania w ogóle czego. My mamy największe limity. Bo nie kolejnych wysyła. Być może komputer ma jakieś tam swoje osiągnięcia na to, żeby po prostu być. Nie ma, my tego nie mamy.
potrzeba złota. Tak, no chcę to jak najszybciej, jak najwięcej. Tak jest. Uwaga! Gdzie to wysyłamy? Wysyłamy to tutaj. Albo gdzieś tutaj, tak, tutaj. Tutaj wyślemy. No, dobra. To może być, dobra. A więc dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. To jest 20A albo 20B. Więc widzimy się, jak zacznie się dziać coś ciekawszego. Jak zacznę już coś kombinować, atakować po prostu, nie? Bo nie ma sensu, żebyście oglądali cały ten bajzel w takim stopniu, jakim teraz jest, jakim teraz się znajduje. Więc do zobaczenia już po jakimś ataku na kolejną osobę, na kolejnego wroga. Wielkie za oglądanie kolejnego odcinka i kolejnych odcinków tak samo. Subskrypcje, komentujcie. No, to jest najważniejsze. Dzięki wielkie, na razie.